Witam w kanale Tapis TV. Mam na imię Marcin, znajdujemy się w bełchatowskim oddziale firmy Tapis. Zaprezentuję Państwu kolejny wieszak z naszej oferty. Wieszak to potoczna nazwa urządzeń, które wieszamy na ścianie. Model, który Państwu zaprezentuję, to model Balsa, holenderskiego producenta firmy Wanders. Wysokość tego urządzenia to 62 cm. To urządzenie występuje w trzech opcjach. Tej prezentowanej, typowej, którą zawieszamy na ścianie, jako wolno stojąca niższa wersja o wysokości 77 cm oraz wersja wyższa o wysokości 102 cm. Szerokość wszystkich modeli jest jedna taka sama, 463 mm i głębokość 453 mm. Konstrukcja naszego wieszaka to przednia fasada, ta obła część to gruby element odlany z żeliwa, 1 cm. Górny element, jak i boczny i przedni, to stal, też o grubości 1 cm. Boczne przeszklenie w tym urządzeniu to 351 mm wysokości na 145 mm szerokości. Wylot spalin systemowy, rura w rurze o przekroju 100 na 150. Zademonstruję, jak można ładnie podnieść płomień w tym urządzeniu za pomocą pilota. Ale gdyby pilot nam się zawieruszył, jest możliwość wysunięcia przedniej fasady i całym urządzeniem sterować ręcznie, bez użycia pilota. Obniżę płomień, bo to urządzenie naprawdę mocno grzeje. To jest 6 kW. Zaprezentuję Państwu wieszak, który służy do montażu bezpośrednio na ścianie po to, żeby zawiesić urządzenie. Bardzo ciekawa konstrukcja tego urządzenia to to, że wewnątrz w tym wieszaku wmontowane są dwa radiatory. Te radiatory służą do tego, aby schładzać powietrze, które się nagrzewa podczas pracy urządzenia. Dzięki temu, że mamy te dwa radiatory, to zimne powietrze, które wpływa od dołu, przepływa przez te radiatory, automatycznie się schładzając. Dzięki temu nie nagrzewa nam się tylnia ściana za urządzeniem. Najważniejsze wymiary, o które Państwo pytacie, to 30 na 50, to znaczy do osi 30 na 50. To są cztery śruby mocujące ten wieszak, dzięki któremu możemy to urządzenie zawiesić bezpośrednio na ścianie. Bardzo praktyczna część w urządzeniu, o której mówiłem na wstępie, to ta wysuwalna dolna szuflada. Dzięki temu mamy bezpośrednio dostęp do całej elektroniki i sterowania urządzeniem. Proszę zwrócić uwagę, ja teraz ręcznie zmniejszę płomień. Mogę podnieść płomień. Ta sama funkcja, co w pilocie. Teraz nasze urządzenie. Z mojej strony to już wszystko. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że spodobał się Państwu kolejny nasz wieszak i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków w naszym kanale Tapis TV. Dziękuję.